kochani, dzisiaj jest sobota, dzisiaj jest 10 dzień po transferze. Czy ja powinnam dalej liczyć dniami po transferze? Nie wiem. I dzisiaj jedziemy powiedzieć naszym rodzicom, że się udało. Pewnie część z Was powie, że za szybko, że jeszcze wszystko może się wydarzyć, że powinniśmy się wstrzymać chociaż do pierwszego USG. Może w normalnym przypadku tak, ale nasi rodzice wiedzą, jaka jest sytuacja, wiedzą, że 10 dni temu był transfer i oni już teraz podejrzewają, że się nie udało i że po prostu my nic nie mówimy, ponieważ wiemy, że nic z tego nie wyszło. Musielibyśmy przez kolejne tygodnie mówić, że nie jesteśmy w ciąży, że planujemy następny transfer, być może w nowym roku, w styczniu, i uważam, że to jest nie w porządku okłamywać ich. Zupełnie inna sytuacja jest, kiedy rodzina nie wie, że para leczy się na niepłodność, albo po prostu jest to zwykła, normalna para, która stara się o dzidzie, to dziecko się pojawia i wtedy można jeszcze przez te pierwsze tygodnie nie mówić, żeby ta wiadomość była taka pewna na 100%. Mówię to tylko po to, żeby nie wysypały się komentarze, że po co tak szybko. To tłumaczę Wam właśnie dlaczego. Ja dzisiaj rano byłam po raz trzeci na pobraniu beta-HCG i dzisiaj wynik jest 126,5. I już po dzisiejszym dniu wymyśliłam, że w najbliższym czasie nagram dla Was film właśnie na ten temat, ponieważ w czwartek było 79,9, a dzisiaj jest 126,5. Szybka matematyka to nie jest więcej o 66%. I gdyby mnie zapytała o to osoba trzecia, to by mi powiedziała, że dziecko to nie jest kalkulator, które co 48 godzin przerasta o 66%. Że to jest średnio 66%. Że pomiędzy wtorkiem a czwartkiem przyrosło o ponad 100, więc teraz przyrosło o 54%. I to nadal jest w normie, ponieważ tak naprawdę nie powinno się chodzić co dwa dni na tą betę, tylko w większych odstępach czasu i wtedy średnio dwudniowy przyrost o 66%. Ale oczywiście powiedziałabym to trzeciej osobie, ale sobie nie umiem tego przetłumaczyć. Więc ja mam dzisiaj już gorszy nastrój, czarne myśli i wszystko co najgorsze i najchętniej nie mówiłabym rodzicom. Ale tak się pięknie złożyło, że wczoraj były Mikołajki, w środę moja teściowa miała imieniny i my jedziemy dzisiaj na te imieniny, na którą zaprosiłam moją mamę. Teściowie myślą, że moja mama chciała przyjść, a moja mama myśli, że teściowie ją zaprosili. I właśnie w trakcie tych imienin chcemy wręczyć wszystkim prezenty mikołajkowe, więc mamy super przykrywkę i więcej taka okazja się nie nadarzy, więc trzeba ją wykorzystać, trzeba pozytywnie myśleć. Mój mąż jest nastawiony pozytywnie i mówi po prostu, że wariuje, wszystko jest dobrze, a ja w głębi, gdzieś tam w środku też czuję, że ta beta dobrze przyrasta. Tylko po prostu tak jak Wam mówiłam, czasem więcej niż 66, a czasem wolniej, ale średnio wychodzi to 66%. Ale w poniedziałek na pewno pójdę jeszcze raz ją zbadać, żeby być spokojnym człowiekiem i mam zamiar robić odwyk od bety. Także poniedziałek ostatnie badanie i w środę już nie będziemy badać. Musimy wszyscy teraz otworzyć. Ja. No trzy chyba, co? Co, ciocia? Co to światła? Musimy otworzyć. Zobacz, Tymciu. Co tutaj się dzieje? O, ty masz swoją kartkę, co? Mam się. Zobacz.
Zobacz, Tymek! Jest! Zobacz! Jezus Maria! No patrz, a dopiero ją pytałem. Tymek, zobacz, co tu się dzieje! Zobacz! Będziesz miał kuzyna albo kuzynkę. Bardzo dobra wiadomość. Przez ostatnie dni jesteśmy trochę zajęci, ponieważ mamy gości. A ja w międzyczasie zrobiłam jeszcze jedną betę. W poniedziałek beta była 205 i przyrost był równiutko o 66%. I na razie jestem na odwyku betowym. Dzisiaj minęły kolejne 48 godzin od bety w poniedziałek, ponieważ dzisiaj jest środa i bety nie pobrałam. Ale zamierzam pobrać jutro, bo jutro idę na wizytę do ginekologa w Gorzowie, żeby przedłużyć zwolnienie. No i przy okazji pokażę mu świeżutki wynik bety. Może będzie powyżej 1000, nie wiem, jakby się to miało stać, raczej nie. Ale jeżeli będzie, to wtedy zrobi mi USG. A jeżeli nie, to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Umówiłam się już do mojego lekarza na USG w Poznaniu na 23 grudnia. Także będziemy mieć przepiękny prezent pod choinkę w postaci pierwszej fotografii naszego kropeczka. Jak Wam się podobało, jak powiedzieliśmy swoim rodzicom? Napiszcie w komentarzach, jak Wy mówiliście Waszym rodzinom, że jesteście w ciąży. Koniecznie subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i widzimy się w niedzielę. Na razie, cześć!